Witam na kanale Urbex Paranormal. Dzisiaj las. Jeszcze raz ten sam las, no, w którym już buszowałem, ale o nim filmu nie było. Jest ponoć nawiedzony. A co będzie? No zobaczymy. Ruszamy w teren. Dobra. Dzięki. No dobra, dziś na wypadzie nie jestem sam, ale ta osoba nie chce się ujawnić z wiadomego powodu. Mamy bagna na K2. Były skoki. Te skoki były jakieś 100 metrów stąd. Nagle wszystko ucichło. No zobaczymy. Zobaczymy. Idziemy do celu. Właśnie gdzie widziano zjawę żołnierza. Słyszano kroki i tym podobnie. Błądzimy z Mario po bagnach. Powiem wam, teren ciężki. Lokalizator głupieje. Popatrzcie, co jest. No nie wiem, czy to kamera oddaje, ale wszędzie bagna. Musimy skakać. Wszędzie woda. No pokażę wam tu tą wodę. Nawigacja durnieje kompletnie, ale zasięgu nie ma. Nie ma opcji, żeby zadzwonić i spytać też tej osoby, gdzie to konkretnie jest, jak daleko jesteśmy, no bo jest tu koniec świata. A przed nami, co ciekawe, to jeszcze bardzo gęsty sosnowy las. No idziemy do celu, wskazanego celu. Może się uda, ale na razie jest cyrk. W terenie jesteśmy i zaczyna się. K2 odpaliło. Coś tutaj z nami jest. Nie tylko 100 metrów tam, ale przed chwilą znowu było to samo. Jesteś tutaj? Dotknij tego. Jest. Dotknij całą ręką. Przychodzimy porozmawiać. W pokoju i odejdziemy w pokoju. W którym miejscu jesteś? Jest. Przed nami, tak? Dotykasz. Ok. Możesz nie dotykać? Nie dotykaj teraz tego urządzenia. Odpuść. Stoisz przed nami? Coś chcę powiedzieć. Aha. Dobra, dzięki. Zginąłeś tutaj? Jak tak, dotknij tego urządzenia. No i co? Aha. Dzięki. Zginąłeś. Dobra. Wskażesz drogę, gdzie mamy najlepszą komunikację z tobą uzyskać? Uderz w coś. Daj jakiś znak, gdzie mamy iść. Dobra, odstawimy K2. Uderz w jakieś drzewo. Cokolwiek. Dobra, czyli tam były skoki delikatne. No to idziemy w ten punkt, gdzie K2 zagrało potężnie. Jeżeli idziesz za nami, no to chodź. Idziemy w jeszcze inne miejsce. Może idziesz stamtąd za nami, a może jeszcze ktoś tam jest. Tam porozmawiamy na inne przyrządy, inne urządzenia. Dotykasz tego urządzenia, ale bardzo dziwnie. Bardzo dziwnie go dotykasz. Jesteś tutaj, tak? Mamy tu do czynienia najprawdopodobniej z żołnierzem, ale miga, jest K2 odpala z II wojny światowej, który tutaj zginął. Czy byłeś żołnierzem? Daj jakiś znak. Zginąłeś w tych lasach? Mamy tu bagna. Ponoć zjawa ukazała się gdzieś w tym miejscu. Jeszcze dalej. Czy jesteś w stanie nam się dzisiaj ujawnić, pokazać? Jeżeli tak, no to zrób to. Zrób to. Idziemy w miejsce, gdzie cię widziano. Słyszano twoje kroki. Się zastanawiamy, czy jesteś sam. Bo tak mówię w liczbie pojedynczej, a może was jest tu więcej?
Dobra, możesz się pokazać. Pokazałeś się tej osobie, która dzisiaj ze mną tutaj jest. Pokaż się. Ujawnij się. Nie zrobimy ci krzywdy. Pokaż się. Pokaż się, jak wyglądasz. W tym miejscu. To jak te dwa drzewa. Tak, te dwa drzewa. Jesteś w stanie to zrobić? No wtedy to były mniejsze te drzewa. Aha. Albo inaczej powiem, czy jesteście w stanie to zrobić? No nie wiem, czy jest tu osoba jedna, czy więcej. O, i tu. To było to miejsce. Tu. Dokładnie w tym miejscu ma zjawa żołnierza. W biały dzień, żeby ktoś tam nie opowiadał głupot. Byty 24 działają na bieżąco. Jakby nie było. W nocy dodaje to klimatu. Pokażesz się? Nie. Jesteś tutaj, tak? Dotykasz to urządzenie, stoisz koło nas. Ujawnij się. No wtedy mi się ujawniłeś, pokaż się. Pokaż się jeszcze raz. Wtedy mi się pokazałeś. O. Ale dziwne skoki. No pokaż się. Przejeżdża ręką. Prawa, lewa, po urządzeniu. Tak? Ty to robisz? Tak, ręką rusza. Koło urządzenia. No to jest tu. Jest tu koło nas. Ruszasz urządzenia. Ale jestem takim właśnie... Sprawdzasz, boisz się tego urządzenia, tak? Dlatego tak widzę, że z dystansem. Tutaj już tego niepokoju nie czuję. Czułam tam taki niepokój, jak my tam szli. Nie ma się czego bać. Nie bój o, się. O właśnie, nie bój się. Nie dotykaj się. Śmiało. Chodź mocno. Się. Dzięki. Dzięki. Potrafisz. Dobra, słuchaj, w takim razie odpalę tu inne urządzenia. Spróbujemy nawiązać z tobą kontakt. I ci zaraz wszystko wytłumaczę. Rozstawiłem takie urządzenia. Jedno już znasz. Dotykałeś lub dotykacie. Są mi takie kulki. Jest urządzenie czarne z antenką. Możecie dotknąć tych kulek, dotknąć urządzenia z antenką lub dotknąć tego urządzenia, które już znacie. Nie zrobi wam to żadnej krzywdy, a będziemy wiedzieć, jest koło mnie. Że jesteście. Tak? Mhm. Czujesz, że jest koło tak, ciebie? Jest koło mnie, bo znowu mam niepokój w rządku. Jesteś tutaj, tak? Dobrze, że jesteś. Odejdź od nas. Nie masz prawa zrobić nam żadnej krzywdy. My przychodzimy w pokoju tylko porozmawiać. Użyj całej energii z tych urządzeń, które tutaj się znajdują, do komunikacji z nami. Ja odpalę w międzyczasie jeszcze jedno urządzenie i sobie porozmawiamy. Urządzenie w lewej ręce, możemy nawiązać kontakt. Możesz odpowiadać. Powiedz, co tutaj robisz. Nie bój się tego urządzenia, mów. Byłeś młody, jak zginąłeś? Naprawdę nie bój się rozmowy. To nie gryzie. Nie znasz pewnie tego urządzenia. Gdzie mam podejść, żeby cię było lepiej? Wejdę tu z lewej. Jesteś tutaj? Zniknij też te urządzenia. Pobierając siłę z nich. Jak masz na imię? Co chcesz mówić? Masz obawy? Może nie takie miejsce ci się spodobało. Może potrzebujesz miejsca z jakąś potężniejszą energią. No to wskaż to miejsce. Uderz gdzieś w coś. Pójdziemy tam. Jest. Ta dwa. Jesteś tutaj. Dobra. Dzięki. Dzięki za to. Czyli jesteś w tym miejscu. Jest. Jest. Ale powiedział. Jest. Dobra. Dzięki za tą odpowiedź.
stoisz przed nami? Stanowanie za słabe. No dobra, spróbuj. Spróbuj cokolwiek powiedzieć. Lampka? Aha, tu. Czyli dotykasz to urządzenie, które leży tutaj na ziemi przed nami. Dzięki za to. Pobieraj energię z urządzeń, ale nie z nas, do rozmowy i kontaktu z nami. No właśnie, lepiej, żeby nie. Lepiej, żeby nie. Bo wyjdziemy z tego lasu wykończeni, jak pociągniesz nas. No, dziwne uczucie. Dziwne uczucie. Nie pobieraj energii z nas. Nie rób tego. Powiedziałeś, że jestem, tak? Jeżeli dobrze usłyszałem. Możesz to powtórzyć? Stoi. Jest tu. Bardzo dziwnie się w tym miejscu czujemy. Nie rób tego. Czemu nie chcesz nic mówić? Boisz się nas? Czy się nas boisz? Wskaż nam miejsce, w którym komunikacja z tobą była najlepsza. Czy to jest ta droga? Powiem wam, dziwna sytuacja, obydwoje nam się kręci tu w głowie. Zrobiło się ciepło, zimno. Dziwnie, coś pobrało z nas energię. Dziwnie, bardzo dziwnie. Czujemy się bardzo dziwnie. Idziemy tam. Tam ponoć to coś się ujawniło, a tu przy tej drodze, dokładnie przy tym drzewie, przy tych dwóch drzewach, próbowałem miejsce zaznaczyć teraz pineską na mapie Google. No mapa samoczynnie przesuwa mi się po prostu w lewo. Pineski nie zainstaluję. Oczywiście internet wyłączony. Idziemy do góry, tam były potężne skoki. Czy one jeszcze będą, ale musimy wyjść z tego miejsca, bo no pociągło nas. I to ostro. No niezbyt to jest przyjemne. Żeby tylko nie omdleć. Jesteśmy w innym miejscu, rozstawiłem podobne urządzenia, a może nie z tobą rozmawiali żeśmy, tylko z kimś innym. No na pewno z kimś. Tak nam się wydaje, że z kimś, kto czerpał z nas potężną energię. Jest urządzenie z antenką, kulki, takie białe urządzenie. Jesteś, albo jesteście w stanie to dotknąć, przejść koło tego? Zróbcie to, pobierzcie energię z tych urządzeń, tylko z tych urządzeń. Przychodzimy w pokoju odejdziemy. Trzymam w lewej ręce takie urządzenie. Jesteś w stanie porozmawiać przez to urządzenie z nami? Co tutaj robisz? Albo co tutaj robicie? Właśnie. Ilu was tutaj jest? Dlaczego się boicie kontaktu z nami? Dziwne to jest. Albo nas się boimy, albo tamtego się boimy. Albo się boicie. Boicie się tego, bo my to twierdzimy. To jest coś nieczystego tam poniżej w lesie. Najprawdopodobniej demon. Jego się boicie?
Te byty, które tu są tak wystraszone, że masakra. Dotykasz mojej ręki. Tak, dotykasz. Nie chcesz dotykać urządzeń, nie chcesz rozmawiać. Wolisz moją rękę, ale ja ci nie pozwolę wyssać z siebie nic. Nie ma takiej opcji. Dziwne to miejsce. I to w biały dzień. Dotykasz mojej ręki? Tak czy nie? Nie pozwolę, wiesz o tym. Słyszałaś to? Co to jest? Patrz, 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 patrz. Jakby ktoś szedł przez te jagodziny. No bo tak jest. Nie wiem, czy się to nagrało. Chodzi cię tutaj? Chodzisz? Zobacz, widzisz? Znowu dotyka mojej ręki. Chodzi, koło mnie chodzi. Widzisz? Stoi, no. Albo stoi koło mnie, albo chodzi koło mnie. Ale jesteś... przed chwilą ktoś tu przeszedł. Przez jagodziny. No bo od tego, widzisz, teraz znowuż nie. I znowu gdzieś poszedł i za chwilę wróci. Ale ewidentnie tu, za plecami. Wrócisz znowu z powrotem? Dotkniesz mojej ręki? Chodzisz? Chodzi cię tutaj? Ale jak to było słychać? No. Czemu odeszłeś? Co jest grane? Jest. Dobra, K2 wariuje. I to mocno gra. Przed chwilą ktoś przeszedł koło nas w lesie. Mam nadzieję, że nagranie jest dobre. Będzie to słychać. Jesteś tutaj? Dotknij to urządzenie po raz kolejny. Albo jesteście, no nie wiem. Z kim mamy do czynienia? Tam na dole jest nieczysta siła, która nas wypędziła stamtąd. No właśnie, to my sami uciekli. A czy jest tutaj coś pozytywnego? Tu jest pozytywne, bo ja inaczej czuję. Tu już idzie oddychać. To jest normalnie. Tam jakby nas chciało udusić po prostu w momencie. To jest normalnie. Jest. Tu są dobre duchy. Możemy porozmawiać w tym miejscu? No to trzeba postawić. Już się rozstawiamy. Dobra, jeszcze raz. Zmieniliśmy miejsce. Bo ta dwójka, jak było widać, szalała mocno. Co tutaj robisz? Robicie. Odpowiedzcie przez urządzenie, które trzymam w lewej ręce. Krzywdy ono wam nie zrobi. Dzieje. Jesteście zastraszeni? Zastraszony? No tak, no ale czemu nie ma kontaktu? Macie blokadę? Od tego demona, który jest tam w lesie? Nie bójcie się go. Tak. Jest. Tak. Jest. Tak. To się nie bójcie, przełamcie się. Demon jest daleko. Powiedzcie, co tutaj robicie, albo co tutaj robisz. No, teraz coś było mocne, tak. Nie ma, nie ma. Ale tak było pięknie. Tak, ja też mocno nabrałem. Tam jest wyssało zupełnie. Ciągniemy tam wrócić, ale mam obawy. Ja mam straszne obawy tam iść. Dajcie jakiś znak na tych urządzeniach, które są tutaj przed nami rozstawione. Dotknijcie któregoś z nich. Demonem jest żołnierz? Odpowiedzcie. No właśnie. No właśnie. Może być inny demon. A żołnierz ostrzegł cię, żebyś wyszła z tamtego miejsca. Żołnierzu, jesteś tutaj z nami?
Czy demon jest poniżej? Dotknij którejś z tych urządzeń. Co masz, co macie nam do powiedzenia w takim razie? Boję się. Niesamowicie się boję. No nic z tego nie będzie. Nie, możemy wrócić na kawałek. Tylko kawałek. W miejscach były, myślę. No, tu były skoki, teraz nie ma nic. Schodzimy, wracamy do tej drogi, ale w ten las nie wejdziemy, powiem wam, bo energię nam tak pociągło. Teraz żeśmy ochłonęli. Doszli do siebie. Głowa przestała boleć. Jest normalnie oddech. Tak, jest normalna temperatura. Jakby coś nas po prostu chciało wyssać albo udusić wręcz. Coś demonalnego. Ale co się dzieje? Cisza, na razie cisza. No taka cisza się zrobiła na K2. Ta droga nam cała grała, jak żeśmy tu schodzili i wchodzili. Tak, ogólnie jest cisza w lesie, posłuchaj. Nawet ptaka nie słychać. No. No nic, cisza. Cisza, totalnie. A miejsce jest tutaj, że tak pokażę kciukiem. Jest tam. To jest to miejsce, które ssało z nas energię i było nieczyste. I pomyśleć w biały dzień, no to do czego tu może dojść, przebywając wieczorem. Teraz wiatr, drzewa się ruszyły. Dotkniesz tego urządzenia? Jak zaczarowane. Wszystko ustało. Cisza, to tam. Co się stało? Z tyłu? Masakra. Co, jakby pędził tamten? Demon. Jest. Jest. Demon. Jesteście, tak? Albo to ty, demonie, tak? Siła nieczysta. No dobra, jeszcze pójdziemy kawałek. Nie, siła nieczysta znowu. Mhm. Możesz to dotknąć jeszcze raz? No, ten las to tu naprawdę wygląda. Dotknij. O, dotyka. Co, znowu nas ściągniesz w to miejsce, żeby wyssać z nas wszystko? Jak się źle poczujemy, odejdziemy z tego miejsca. Aha, czy tak. Ktoś jest w stanie nam powiedzieć, co tu się wyprawia? Zobacz. Jest, trzyma ręką. Trzymasz, tak? Nie pozwolisz nam dalej iść? Mamy dalej iść, czy nie? Właśnie, dotknij to urządzenie. Mamy dalej iść? Coś strzeliło. Słyszysz znowu? Łazi ktoś. Chodzi, chodzi, chodzi. Widzisz? Chodzi, zobacz, 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 zobacz. I znowu mi się zaczyna robić to samo. K2, tak, ale tam ktoś chodzi, tam strzelają gałęzie. No to jak ci mówiłam, że tu słychać. Słyszysz? Teraz się wiatr zerwał. Ale chore to jest. Ktoś przed nami łazi. Ścieżką chodzi, ewidentnie. Dobra. Znowu zaczyna mi się, ktoś idzie za moimi plecami. No, czuć takie dziwne uczucie. Ktoś idzie znowu za mną. Bo czuję to samo, co w tamtym miejscu. Jesteś tu? Albo prowadzi nas. Albo nas prowadzi w dół. To ja tam nie wchodzę. Ucichło. Albo nas ktoś ostrzega, żeby tam nie iść. Nie wiem, co jest grane, ale ktoś chodził w tym dołku. Tak jakby w tym dołku na dole. K2 pali. Jesteś w stanie przejść przez te urządzenia, które są rozstawione z przodu?
Przed chwilą słyszeli, żeśmy kroki i to bardzo wyraźne kroki z przodu. Jeżeli tak, przejdź bardzo blisko tych urządzeń, które tu rozstawiłem. Urządzenia to nie żadna pułapka, nie zrobią ci krzywdy. Będziemy wiedzieć, że jesteś. Słyszysz? Szczela coś. Po lewej stronie. Teraz za nami. Za plecami. Teraz za nami. Ale jaja. Ten las jest teraz żywy. Tam. Ten las jest żywy. Idę w tamto miejsce, przełamę się, niech się dzieje co chce. Zobacz, przejdź koło tego urządzenia, tak jak ja przechodzę teraz. Zobacz, żaden problem, teraz go majgłem. Jeżeli przejdziesz, to urządzenie zapiszczy. Nie zrobi ci żadnej krzywdy. I odpowiadaj, co tutaj robisz? Kim jesteś? No mi coś było. Ja na słuchawkach to powtarzam, może uda się wyciągnąć te głosy. To co? Lampka się odpaliła. Lampka? Czyli lampka się odpaliła przed momentem. Przeszłeś tutaj, przeszłaś, przeszli żeście, tak? Paliła się lampka, dobra, dzięki za to. Czyli coś przeszło. Czyli przeszło coś koło tego. Dlaczego tu jesteście? Jesteś. Znowu coś było. Znowu. To jest tak niezrozumiałe. Nie wiem, czy to jest zaszyfrowane. Czemu tak niewyraźnie odpowiadasz na pytania? Dlaczego tutaj jesteś? Stop! Stop! O, mordo! Mam tam nie iść? Czy mam tam dalej nie iść? Z jakiego powodu mam tam nie iść? Strzeliło w lesie. Ale rąbło. Jest was tu więcej? Bo wszystko na to wskazuje. Tak. Jest tu więcej. Kim jesteście? Podejdziemy z powrotem pod te lampki. Może się na to pytanie odpowiedzieć? Nie. Kurde, ale blokada. Jaki jest powód, że nie? Ewidentnie powiedziało mi stop. W tym dołku coś wrednego tam jest. Zrobiono ci tutaj krzywdę? Albo wam zrobiono tutaj krzywdę? Tak, tak. Co to była za krzywda?
Pozabijano was tutaj? Idę jeszcze do tej bariery, zobaczymy, czy mnie zatrzyma. Znowu coś było, nie wiem, co to było. Możesz powtórzyć? Dziwne to miejsce. To w biały dzień, a takie okropne. Czy jest tu jakiś portal w tym miejscu? Dobra, zobaczymy, co się wydarzy. Przekroczę tą barierę. Przeszłem to miejsce. No i co w tym momencie masz do powiedzenia? Co masz do powiedzenia? Kto chodzi? Słychać kroki tam po prawej stronie. Ten las cały żyje. Co mi masz do powiedzenia? Przekroczyłem barierę. Stop, które usłyszałem. Nic? Taki jesteś mocny? No to jak jesteś taki mocny, to rozmawiajmy, a nie udajmy. Kim jesteś? Nie powiem. Czy wiesz, że nie żyjesz? Pewnie wiesz, ale spytam. Mogę z kimś innym porozmawiać? Może ktoś się odezwać? Kto tu jeszcze jest? A w tym dołku tak mi się włosy elektryzowały. Głowa staje dęba. Robisz blokadę tym, którzy z tobą tutaj są, tak? Nie dasz im rozmawiać z nami. Uparty jesteś. Jaki to jest powód? Straszyć po lesie potrafisz, tak? A rozmawiać nie. No to pokaż, jaką masz siłę. Uderz w jakieś drzewo. Przyłoży? Śmiało, uderzaj. Połam gałęzie. Aha. Uderzyło. Uderzyło w tamtym miejscu. Jednak masz na tyle siły, żeby uderzyć w drzewo, tak? No mam nadzieję, że nagrało się to cudownie. Ale co tu jest grane? No dobra, jeżeli jesteś taki twardy w tym miejscu, jesteś demonicznym stworzeniem, no to przejdź koło tych urządzeń. Jak potrafisz uderzyć w drzewo, a słyszeli, żeśmy to. Przejdź koło tych urządzeń, albo kopnij w którąś z kulek. O! Tylko nie w to czarne urządzenie z antenką. Czy tylko lubisz straszyć? Czy tylko nas jest stąd po prostu wygonić, przepędzić? Przejdziesz? Wykaż się teraz. No pokaż swoją siłę, wyładuj na tych urządzeniach. Nie na nas. No właśnie. Bo próbujesz z nas wystać energię, a to nie o to tu chodzi. My przychodzimy w pokoju odejdziemy. A nie, przychodzimy tu, nie wiadomo co robić. Czy jest wiaterek fajny? No. Fajnie powiewa.
zeszli żeśmy do tego miejsca, w którym jest aktywność demoniczna najgorsza. Drzewa, które żeśmy badali, gdzie się pokazała zjawa, są tam. Ale tu mamy taki teren. Włosy na głowie się jeżą. Odbiera siły. W głowie się kręci. Czy ty to robisz? Ssasz z nas energię? Tak, na pewno. Demonie, nie masz prawa do tego. Na pewno. Nie masz prawa do tego i zapomnij, odejdź od nas. Odpuść sobie te głupoty. Nie przestraszysz nas, choćbyś nie wiem co robił. A coś ci za chwilę pokażę, może ci się spodoba. Zaraz mu coś pokażę. Popatrz na to. Widzisz to, co tu trzymam w ręce? No popatrz. Lubisz to, prawda? No to podejdź, jak masz taką siłę. Podejdź do tego krzyża. Jesteś w stanie go dotknąć? No podejdź. Pokaż swoją siłę, swoje cwaniactwo. No, dotknij. Mam go w ręce. Nie podejdzie, choćby nie wiem, co się działo. Nie podejdzie. Parzy cię to, co? Siła nieczysta. Bo zrobiłam krzyż i tak by się cofnęło wszystko. Poparzyło cię. A widzisz? My się ciebie nie boimy. Krzyż mam przy sobie, jakby nie było w kieszeni, żebyś wiedział, bo może i nie widziałeś. Ja mam na szyi. Właśnie, czyli mamy dwa krzyże. Jesteś w stanie się tutaj gdzieś pokazać? Albo odblokuj te dusze, które tutaj są, żeby z nami po prostu nawiązały kontakt. Nie, on po prostu on odszedł teraz, Mariusz. Jak zrobiłam krzyż, on my go pogonili. Tak, odszedł. Odszedł, bo ja się inaczej czuję, przestała mnie głowa boli. My go pogonili. I bardzo dobrze. Kto tutaj jest? Pogonili żeśmy przed chwilą demona, złą siłę. Jeżeli ktoś tutaj jest, proszę odezwijcie. Odezwijcie. Patrzymy tu. Jest. Jest. Dobra. Jest ktoś, tak? Okej. Okay. Ilu was jest? Ale zapuszczenie. Nie bójcie się, odpowiedzcie na to pytanie. Hej, ktoś jedzie? Jakby auto jechało. Słyszałeś to auto? A teraz nic. Co jest grane? No właśnie. No jechało auto. Słyszysz głosy? No coś tak dziwnie, jakieś piskliwie. Ale pizło. Tam. Jest głos. Słyszysz głos? Słychać głos. Ktoś woła. Dobra, odpalimy to. Ktoś nas woła. Z przodu? Kto nas woła w tym lesie? I to idziemy. Kto nas woła? I się tyle anomalii odpala, że to jest szok. Gdzie jesteś? W którym miejscu? Cisza, no. Nikt nie chce tędy przejść, ale niech se leży. Jeżeli ktoś pójdzie teraz za nami. To zapiszczy. Jest? Ta dwójka odpaliła. Jest? Słychać szepty.
Niemcy nie chcą powiedzieć? Szepty, głos kobiety. Czemu do urządzenia nie chcą już powiedzieć? Boją się. Właśnie, czemu nie chcą odpowiadać przez SB7? I co tu jest grane? Tu nie, na to wygląda, że ta... To nie tylko żołnierze w tym miejscu mogli poginąć, ale jeszcze coś się wydarzyło. Jest kobieta, ewidentnie jest kobieta. Powiedziałeś przed chwilą tutaj. No to dobra, jestem tutaj, jesteśmy tutaj. Co to było? Cisza? Tak się go niesie w ręce alpiszczy, bo działa na pole. No dobra, ja też witam, bo Patek witam. Przestawiali żeśmy nasze zabawki. Znasz te urządzenia. Dotknij, przejdź przez nie. A jeżeli tutaj, no to odpowiadaj. Na razie dobrze ci to idzie. Jesteś mężczyzną? A może kobietą? Jesteś kobietą? Czuję cię. Możesz powtórzyć? Coś było. Znowu coś było. Możesz wyraźniej? Jesteś dzieckiem? Nie bój się, odpowiedz. No tak ładnie, żeśmy zaczęli rozmawiać. Ja też witam. Nie bój się nas. Jesteśmy we dwoje, nie bój się. Przychodzimy tylko porozmawiać. Odejdziesz? No zobaczymy. Z ciekawości. Chcesz tylko ze mną rozmawiać? Potwierdź to. Dobrze. Dobrze powiedział. Ty boisz się tej drugiej osoby, tak? A dlaczego? Czym jest problem? Niesamowite. Co tutaj robisz? Mamy sobie stąd odejść? Odpowiedz. Mamy stąd iść? Nie wiem. Nie wiem, czy mamy stąd iść. Coś cię blokuje? No my chcemy porozmawiać i dopiero odejdziemy. Co cię blokuje? Ten demon się blokuje, który jest tutaj w okolicy. Ta zła siła.
Jest? Jest chyba. Jest tu ten demon z tobą, tak? Mówiłem, żebyś odpuścił. Nie z tobą rozmawiamy. Idź sobie stąd. Możesz stąd odejść? Ciężka sprawa. Nie porozmawiamy, tak? Blokada dla wszystkich. Weszłem w miejsce, gdzie było słychać głos kobiety. Przede mną bagna. Tam wzgórze, to miejsce, gdzie walczyli żeśmy z demonem. Tam drzewa i bardzo brzydka energia. Filmuję to. Postanowiłem to filmować. Gdyby coś tutaj się wydarzyło, pokazało, ujawniło, to będzie na materiale. Możesz się pokazać? Pokaż się. Pokażcie się. Ujawnijcie się. Otwórzcie się. Chcemy was zobaczyć. Widzowie, jeżeli coś na moim materiale zauważycie, czego ja nie widziałem, a było to już parokrotnie, dom w Chrzanowie, góra świętej Doroty, to piszcie w komentarzach. Możecie się pokazać? Pokażcie się, chcemy was zobaczyć. Co ciekawe, K2 jakby umarło. I to w momencie. Dobra. Nie będę pokazywał na K2, tylko na las. Pokażecie się? Pociągnijcie siłę z urządzenia. Jednego, drugiego, które trzymam w ręce. I urządzeń, które leżą tam. Na drodze. Do tego, żeby nam się ujawnić. Jesteście w stanie? Głosy żeśmy słyszeli. Ruch kulki był. Uderzenia w drzewa. Chodzenie po lesie też. Teraz chcielibyśmy was po prostu zobaczyć, jak wyglądacie. Jesteście w stanie to zrobić? Pokażecie się? Albo pokażesz się? Śmiało! No jakby po prostu coś zwiało stąd. No K2 ani nie drgnie. Kompletna cisza, no nie wiem, wystraszyłem to coś, czy nie wiem, o co tu chodzi. Przechodzę przez takie bagno. No jeszcze zobaczymy tu. Tu była aktywność. I przecież tu. Właśnie w tym miejscu. Minąłeś i cisza. No patrzcie. Czemu? Załączyłem kamerę. Dlaczego to robisz? No. Przed chwilą był kontakt. Powiedz. Dotknięcie urządzenia. Ale ja czuję twoją rękę. Czuję twoją rękę. Nie bój się tego urządzenia. Odpaliłem. Nie zrobi krzywdy. O, nie bój się. Zrób to, co wcześniej. Dotknij. Dotykaj mocno. Mocno. Ja czuję twoją rękę. Jesteś mężczyzną, młodym. Czuć ciepło. Czuć. Ewidentnie. Czuć. To samo miałem przed momentem. No. Młody mężczyzną, tak? Stoisz przed nami, tak? Zginąłeś. Zabili cię tu? Zabili cię tu? Tak? Zabili go. Zabili cię. Jesteś tu sam? W czasie wojny zginąłeś? Nie? Na to wygląda, że nie. I nie jest tu sam. Nie w czasie wojny tu zginąłeś? Co się tu wydarzyło? Coś poważnego? Ale czuję, całe czasy czuję ciepło. Ciepło, tak. No co, teraz się nie odezwiesz już?
K2 już nie gra. Poszłeś? Ale czuć było. Czuć było w dawtórka. No, znowuż działa, działa. Lampka się... Ciekawe miejsce. Nie wiadomo, ile tu jest bytów. Jest demon. Przechodziłeś? Spróbujemy tu wrócić. No. Kiedyś. Jeszcze raz? Ale no teraz już nie czuję w większym ciepły. Składzie. Teraz już nie czuję i ciepłej ręki. I jak się trochę odszedł. Będzie ściemnie. Tak? Polubiłeś nas? Czy mamy... Polubiłeś nas? No mówiłam ci, że my nic ci nie zrobimy. Lubisz nas? Czy nie? No daj znać. Tak? Znowu ciepłe. Znowu trzyma. Idziesz z nami, tak? Prowadzisz nas? No to dobra. Chcesz, żeby my wyszli z tego lasu? My jeszcze nie mamy w planie wychodzić z lasu. Jeszcze jedno miejsce sprawdzimy. Gdzie? Ale... Oj, gra równo. Polubiłeś mnie, tak? Polubiłeś mnie, no widzisz. Mówiłam ci, nie ma się czego bać. Nie ma się czego bać. No właśnie. Wezmę do ręki. Jak chcę, żebym trzymała w ręce, to wezmę. Polubiłeś mnie? K2 w ręce. Chyba cię ten byt polubił. Polubiłeś mnie, tak? Dotknij, które z tych urządzeń. Jak mnie polubiłeś? Odchodzimy stąd, odchodzimy w pokoju. Idziemy. Nie macie prawa za nami i zostańcie w tym miejscu. Tak, zostajecie w tym miejscu. Znowu trzymasz rękę, bo jest ciepło. My tu może kiedyś wrócimy. Tak, trzyma rękę. Trzymasz rękę, bo jest ciepło. Gra. Dotknijcie jeszcze oprócz tego K2, albo dotknij. Dotknij jeszcze jakichś innych urządzeń, tak na pożegnanie, na do widzenia. I idziemy stąd, zostawiamy was w pokoju. No. Pociągnij siłę z tych urządzeń. Z tych urządzeń. Nie chcecie, żeby my odeszli stąd? Dlaczego? Nie chcecie? To daj znać, jak nie chcecie. Chcą. Chcecie, żeby my odeszli? Tak. Chcecie, żebyśmy odeszli, tak? Chcą. Jest, K2 świeci. Chcą, żeby my odeszli. Dobra, to teraz ja spróbuję to poczuć. Jest ciepła. Jest ciepła. Chcą, ciepła żeby energia. Żeby mnie już zostawili w spokoju. Dobra. Jeżeli to był sygnał, na tym sprzęcie się może nie udało, to dziękujemy, odchodzimy w pokoju i macie prawa za nami iść. Kończę mój materiał na dziś. Właśnie kończymy razem. Druga osoba, wiadomo, no nie chciała się ujawnić. Musicie to zrozumieć. To, co żeśmy w tym lesie słyszeli, to jakaś masakra, demoniczna siła. Oprócz tego jakieś byty. Kobieta na 100%, uderzenia w drzewa, chodzenie po krzakach. Zresztą, co będę opowiadał, wszystko było, mam nadzieję, że słychać. Też i o tym, żeśmy mówili. K2 grało, gasło, grało, gasło. No i co, przez SB7 też coś poleciało. Ale wy to już słyszycie, a ja to usłyszę z słuchawkami na uszach, obrabiając materiał. Do następnego odcinka.